Siema, kochane ziomeczki. Na wstępie chciałbym od razu zaprosić do kupna kursu gry na gitarze, gitara od podstaw. Szczegóły w opisie filmu. Tam jest ponad 120 lekcji, mnóstwo godzin, mnóstwo ćwiczeń, mnóstwo wszystkiego. Szczegóły w opisie. Bardzo chętnie zapraszam do zakupu tego kursu. Póki co do końca roku jest w promocyjnej cenie. Ale wszystkie szczegóły w opisie. Dobra, o co mi chodzi w tej lekcji dzisiejszej? Mianowicie o używanie nuty napędowej. Czasem spotykane jest nazewnictwo nuta pedałowa. Nuta napędowa dla mnie jest bardziej takie, można powiedzieć, neutralne. Poprawimy sobie tylko kamerkę. O kurwa. Nuta napędowa z użyciem, kochani moi, z użyciem akordu durowego. Akordy durowe, akordy barowe, czyli takie, które pamiętacie, może na pewno jakąś lekcję mam, jeżeli nie, to sobie już możecie zobaczyć, to pewnie zrobię taką lekcję. W każdym razie akord barowy, na przykład akord barowy C-dur, tylko sobie przełączę, kochani, przez sterek sobie przełączę na podkupaną. Akord barowy brzmi C, brzmi tak. Akord, to był C-dur, akord barowy C-moll. One się wywodzą po prostu z tego, że jeżeli mieliśmy akord E-dur, to jest po prostu najgrubsza pusta, piąta na drugim, czwarta na drugim, trzecia na pierwszym, druga i pierwsza pusta. To w tym akordzie jakby poprzeczką już jest tutaj ten strunnik. Czyli można powiedzieć, no już nie musimy robić tu ręką tej poprzeczki, ponieważ już mamy zrobioną tutaj. Akord durowy, gdzie główny dźwięk jest na najgrubszej strunie, to właśnie w ten sposób wygląda. Czyli jeżeli my na przykład byśmy chcieli zagrać F-dur, to wiemy na pierwszym progu. Skoro E jest tutaj, E-dur to jest pusta struna ta, F jest na pierwszym progu, Fis jest na drugim, G jest na trzecim, Gis jest na czwartym i tak dalej. Przesuwamy się. To po prostu robimy poszczególne akordy, jakby dany cały czas ten sam tryb durowy, ale gramy je po prostu na poszczególnych czym? Na poszczególnych progach. Bardzo fajnie zastosowanie tutaj tego, znaczy ja lubię akurat ten akord C-dur tutaj zagrany na ósmym progu z użyciem przesteru. Posłuchajcie, o co mi chodzi, jakby jeden z rodzajów wykorzystania tego ćwiczenia, tego używania nuty napędowej. Nuta napędowa to jest dźwięk po prostu C, który tutaj mamy, czyli główny dźwięk. Pozostałe to są te, które tu już trzymam palcami. No tak, teraz trzymam palcami. Brzmi ok. Tylko że ja teraz ich używam stłumieniem, czyli po prostu ja nie muszę cały czas ich trzymać. Palec pierwszy jakby tłumi wszystkie struny poza najgrubszą. Słuchajcie, tylko najgrubszą. Ale dobra, o co mi chodzi? Ja też zagram taki motyw. Poszczególnych dźwięków z akordu jako elementów tworzących melodię. Mogę to akurat był jeden z wielu możliwości. Może na przykład. Teraz się przesunąłem, że zagrałem zamiast C, to teraz gram dźwięk B, a gram pozostałe motywy tak samo. Oczywiście ja mogę sobie to zagrać, ten jakby schemat mogę zagrać na innych też progach, na przykład na akordzie G, czyli zobaczymy, jak wyjdzie to brzmienie.
testujemy zupełnie na ślepo. Mam tutaj C, a teraz zagram sobie od G. Czyli najpierw C, a później G. Tylko jakiś fajny. Zobaczmy, coś może fajnego wyjdzie. Owszem, oczywiście od jakiegoś motywu trzeba wyjść, możemy to modyfikować. Akord e-moll to jest po prostu taki, gdzie gram, nie dokładam tego palca, tylko gram jakby 0, 2, 2 i wszystkie zera, czyli mogę sobie tak samo zrobić akord c-moll w ten sposób. To nawet coś przypomina mi Amon Amarth, ale akurat teraz nie zagram tego, bo nie pamiętam. Bardzo podobny Amon Amarth ma. W każdym razie to jest motyw dość często wykorzystywany, ponieważ jeżeli my cały czas wykorzystujemy strunę pustą, grubą, najgrubszą, zawsze mamy ją w jakiejś tonacji. Na przykład cały czas mam strój standardowy E, cały czas mam w tonacji E. Nie zawsze akurat utwór jest w tonacji E i ten motyw fajnie się zgrywa i fajnie pasuje. Więc bardzo często gitarzyści, przede wszystkim też ja, po prostu korzystamy, żeby zmieniać tonację, żeby urozmaicać to brzmienie, wykorzystujemy właśnie te jakby barowe motywy, które po prostu powodują, że my tutaj już mamy tą nutę napędową zamiast pustej E, to mam na 8 progu dźwięk C, czy na przykład G. Ten dźwięk E najgrubszej struny jest tylko jakby dodatkiem, a nie głównym jakby głównym trzonem tej tonacji, która nam wyznacza tonację. Na przykład, nie wiem, Master of Puppets. Głównym motywem jest dźwięk E, prawda, napędzany. Oczywiście nie mówię, że to jest źle czy coś, tylko po prostu chodzi o to, żeby nie utkwić też w tym, że o, fajne brzmienie zawsze jest 0,2,2. To jest najniżej. Rozkmincie sobie to, po prostu popróbujcie. Najważniejsze na samym końcu podsumowania, najważniejszy jest motyw taki, żeby wiedzieć, jak się łapie akordy barowe. Dur i mol, te cztery warianty, gdzie dur i mol,
którym dźwiękiem tonicznym, czyli najważniejszym dźwiękiem jest dźwięk ze struny szóstej, najgłębszej, a drugi wariant to jest taki, gdzie dźwięk toniczny najważniejszy jest na strunie piątej. Ona wyznaczy, po prostu wyznacza nam ten dźwięk toniczny. Czyli to jest A-dur, to jest taki 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0 na strunach drugiej, trzeciej, czwartej. To jest A-dur, a A-mol to jest 1, 2, 2 na tychże strunach, strunie drugiej, trzeciej, czwartej. Zresztą E-dur i A-mol to jest jakby ten sam chwyt, tylko że zmieniamy piętro. E-dur jest na układ, ten jest 1, 2, 2 na strunie czwartej, trzeciej, czwartej, piątej, a do A-mola jest druga, trzecia, czwarta. O tych akordach sobie jeszcze powiemy też, więc trzymaj się, przećwicz sobie to i rozkminij następne swoje jakieś właściwości, swoje motywy, swoją taką pieprzankę. Trzymaj się, bajum!